Czyli teraz przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. To jest uchwała, wniosek w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Nabłonie, druk numer 258. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Nabłonie. Paragraf pierwszy. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na moście na rzece Rudawie w ciągu ulicy Sionowa na Nabłonie na kierunku od ulicy Zarzeczy do ulicy Jesionowej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wnioskiem o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na bliżej wymienionym odcinku zwrócili się mieszkańcy ulicy na Błonie. Tak jak w uzasadnieniu jest napisane, zarząd przychylił się do prośby mieszkańców o zamknięciu jakby przejazdu na moście na rzece Rudawie łączące ulicę Jesionową z ulicą na Błonie z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych z powodu tego, że ulica na Błonie nie posiada chodników ani nawet można powiedzieć poboczy. Mieszkańcy wychodzą ze stanowiska, że wyłączenie ruchu chociaż w jednym kierunku o połowę powinno się podnieść bezpieczeństwo w tym rejonie. Oczywiście sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że no, jest to jakieś połączenie części południowej z północną Krakowa i może budzić protesty powiedzmy innych mieszkańców, którzy tym mostem przedostają się w oba kierunki. Ale intencją zarządu było pomóc mieszkańcom ulicy na Błonie, zwrócić uwagę też władz miasta na ten problem, to jest druga sprawa. I kolejna rzecz, zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno ZGIT przeprowadzi badania, jeśli chodzi o przepływ samochodów, ruchu pieszego na tym odcinku i z pewnością jakie wnioski z tego się pojawią i zostaną Radzie Dzielnicy przedstawione. Będzie to jak materiał wieściowy ewentualnie do dalszej dyskusji czy dalszych prac nad tym, ażeby tutaj pomóc mieszkańcom. Ja jeszcze ze sobą, ale tak króciutko bym Państwu zreferował sprawę dotyczącą ulicy na Błonie, jeśli wziąłem ze sobą na te sekundę, zobaczę. Taki krótki rys historyczny, to jest tam dokumentacja, to jest węzeł gordyjski, można powiedzieć, nie do rozwiązania. Ja na komisji gospodarki komunalnej mówiłem, że dodatkowo takim jakby utrudnieniem tutaj przebudowie czy planowaniu przebudowy, rozbudowy to tej ulicy, to są dwa elementy. Jeden to planowana budowa trasy walickiej łącząca Podlot i czy centrum miasta, która przełamie ulicę na Błonie i nie będzie przejazdu, zjazdów w oba kierunki, tylko albo jadąc od ulicy Zarzecze prawo skręt na Balice, ewentualnie zjazd na ulicę na Błonie jadąc od centrum Krakowa, a od Balic prawo skręt tylko na ulicę Jesionową, a z Jesionowej prawo skręt centrum miasta Krakowa. Więc teoretycznie można powiedzieć, że w naturalny sposób ruch ten byłby bardzo mocno ograniczony, być może nawet można byłoby stwierdzić, że to w takim, takim sensie jakby ślepa ulica. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po rozmowach z mieszkańcami no, wywnioskowaliśmy, że mieszkańcy nie za bardzo chcą, żeby przebudować tą ulicę przez ustawę zrydowską, to znaczy się poprzez wykonanie projektu budowlanego w oparciu o tą ustawę, czyli projekt uzgodnienia po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, która łączy dwie ustawy wcześniejsze, wykonanie przebudowy, wywłaszczenie i wypłacenie odszkodowań. Mieszkańcy niestety mają ogrodzenia i mury i powiedzmy inne bardzo takie drogocenne wydaje się. Jakby też nie są chętni pójścia tutaj na kompromis. Jednym słowem rozpocznie się, myślę, dyskusja, debata, co z tym fantem zrobić. Mam też szacunkową wycenę
przebudowy tej ulicy, która wynosi mniej więcej 6 milionów złotych. To znaczy, że gdyby nawet dzielnica chciała z własnych środków wybudować, to jest to nierealne, bo od 2 lat, właśnie w tym roku budżet na budowę, dróg chodników, remonty dróg chodników i oświetlenia, mamy kwotę dokładnie 888 tysięcy złotych. No to łatwo przeliczyć, półtora kadencji na budowanie po kawałku, nierealne. Oczywiście te koszty mogą jeszcze wzrosnąć, dlatego że nie wiem, czy tam brano pod uwagę przy tych szacunkowych kosztach sprawy odwodnienia. Ale te prace, te próby rozwiązania tego problemu trwają od wielu lat. Już w 2006 roku opracowano ta koncepcja przebudowy ulicy na odcinku od mostu na rzece Rudawie do ulicy Hamernia. A to był pierwszy krok, koncepcja zapracona, jakby przyjęta. Po opracowaniu koncepcji 20 marca 2006 roku złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji z celu publicznego, a 15 maja Wydział Architektury wszczął postępowanie w tej sprawie. Jeszcze na prawach poprzednich ustaw. 21 listopada 2008 roku została wydana decyzja o ulicy P, która nie uzyskała klauzuli prawomocności z uwagi na złożone w dniu 9 stycznia 2009 roku odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Decyzją z dnia 12 lutego 2009 roku SKO uchyliła zaskarżoną decyzję i w całości przekazała do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W tym momencie nastąpiła zmiana w przepisach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, postępowania w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji w celu publicznego i spowodowała, że to postępowanie stało się bezprzedmiotowe i stosownie do artykułu paragrafu 1 KPA zostało umorzone decyzją dnia 19 lipca 2010 roku. Dlatego też na wniosek Rady Dzielnicy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i transportu, to był rok 2011, wnioskował do budżetu miasta, aby zabezpieczyć środki w wysokości 270 tysięcy na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ulicy Nabłonie na odcinku, cały czas mówimy o jednym odcinku, on też do końca nie rozwiązuje sprawy, na odcinku od ulicy Zarzeczy do mostu na rzece Rudawa. No, o tym już wcześniej mówiłem, dodatkowo komplikuje fakt perspektywa budowy nowej trasy balickiej. I to jest to, co jakby pokazuje, że Rada Dzielnicy i poprzedniej kadencji wcześniejszy, prawda, i nawet teraz jakby nie zapomina, tylko są okoliczności, powiedzmy, prawne, finansowe, takie, które jakby tutaj no, nie za bardzo pozwalają na podjęcie jakichś zdecydowanych kroków. Tak? Jednym słowem, ten projekt uchwały jakby być może uruchomi dyskusję taką szerszą, być może otworzy troszkę też oczy Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu, być może Radny Miasta Krakowa, pani stąd, co z tym fantem zrobić, czy tak dalej może ta sytuacja trwać, czy też no, należy podjąć jakieś zdecydowane kroki. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę zapisywać się do dyskusji. Chcę tylko jeszcze przypomnieć, ponieważ sesja została przesunięta o 1 godzinę, zawsze tradycyjnie zaczynamy o 18, ale na dzień dzisiejszy zostało wyznaczone spotkanie przewodniczącego Rady Miasta z przewodniczącymi 18 lat dziennic, w którym brał udział dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, pani wicedyrektor Wydziału Skarbu, jak i pani dyrektor magistratu i Kancelarii Rady Miasta. No, przesunąłem, żeby zdążyć, także można powiedzieć, udało się na styk i stąd zaczynałem później, dlatego chcę przypomnieć, że będę korzystał ze statutu i dla przypomnienia powiem, że pierwszy głos dyskusji nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. Nie ma co prawda stopera, ale tak, no, bardzo proszę jak uszanowanie.
zapisów statutowych, przy wzięciu udziału w dyskusji po raz drugi minuta i będę też no, bezwzględnie egzekwował możliwość nieudzielenia głosu w dyskusji po raz trzeci, ponieważ mogą padać wnioski formalne, więc bardzo proszę o zapisywanie się do dyskusji. Kto z Państwa będzie chciał zabrać głos w tej sprawie, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Jacek zapisze chętnych do dyskusji. Bardzo proszę. Pan Łukasz Wieliń-Popławski. Kto z Państwa jeszcze będzie chciał zabrać głos? Jestem mieszkańcem. Tak, to tak oczywiście, ale dla mnie bardziej w tej chwili są istotnie radni. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa będzie chciał zabrać głos w tej sprawie? Na chwilę obecną nie widzę. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan Łukasz Kwiedny-Popławski zgłosił się pierwszy do dyskusji. Szanowni Państwo, sytuacja obecna na ulicy Nawolnej jest bardzo trudna. Od razu powiem, że proponowane rozwiązanie nie jest bezwadne, nie rozwiązuje tej sytuacji do końca. Wydaje mi się, że zaproponowane przez mieszkańców rozwiązanie mimo wszystko konsumuje niejako interes społeczny, poprzez niego rozumiem przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden kierunek na pewno jest jednym z takich bardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych zwiększających przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Eliminuje zdarzenia czołowe, ułatwia orientację dla pieszych, zmniejsza liczbę wypadków średnio 60%. Proponowane rozwiązanie wprowadza ten jeden kierunek tylko na krótkim odcinku elementu układu ruchowego ulicy Jesionowa na Bolnie, więc to proponowane rozwiązanie tylko w części konsumuje te zalety, o których powiedziałem. Natomiast wśród wad należy podać na pewno wydłużenie tras przejazdu dla części pojazdów, które oczywiście będzie powodować dodatkowe koszty, ogólne wzrosty natężenie ruchu. Dalej, no właśnie, to wydłużenie tras pochłania część dodatkowej przepustowości uzyskanej w wyniku wprowadzonego ruchu jednokierunkowego. Należy się także spodziewać na pewnych utrudnień dla kierowców, zwłaszcza w pierwszym okresie prowadzenia zmian. W nawiązaniu jeszcze do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, należy zabiegać jednak o wpisanie realizacji tej ulicy z środków budżetu Rady Miasta Krakowa, ponieważ perspektywa budowy trasy Balickiej z ostatnich miesięcy to jest 2025, prawdopodobnie zostanie wybudowana, jeżeli nie zostanie wybudowany element inny, jakim jest trasa Zwierzyniecka. Ta perspektywa od kilku lat cały czas jest przesuwana, więc oczywiście jest to okoliczność, która trzeba brać pod uwagę, natomiast niekoniecznie ona w tym momencie, czy w perspektywie kilkunastu lat, będzie taka istotna. Reasumując, uważam, że powinniśmy poprzeć inicjatywę mieszkańców. Ja także w konsultacji z wnioskodawczyniami tego rozwiązania wypracowałem też pewne rozwiązanie, które zawarłem w wniosku o wprowadzenie poprawki. Nie wiem, czy mam go teraz przedstawić, omówić, czy będzie na to czas za chwilę. To znaczy, powiem tak, omówić Pan jak najbardziej myślę, powinien, natomiast chcę przypomnieć dla Państwa radnych, że poprawki zgłaszamy do momentu zamknięcia obrad na daną sprawę, więc żeby Pan temu nie spóźnił się, no, tak, dla przypomnienia wszystkim Państwa radnym, żeby była jasność. Bardzo proszę Pan. Ja może tylko chciałem odpowiedzieć na to, co Pan tu przedstawił, bo Pan powiedział, że wprowadzi zamieszanie wśród kierowców. Nie wprowadzi, owszem, może wprowadzić zamieszanie i wydłużyć dojazd dla mieszkańców dzielnicy siódmej, ewentualnie dla mieszkańców okolicy gmin. To nie będzie dotyczyło mieszkańców ulicy na Bolnie, bo jak wyraźnie pisze w projekcie uchwały, chodzi o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na moście, nie na całym odcinku, czyli dla mieszkańców będzie ruch w oba kierunki, tyle. Tak, no, to nie rozumiem, to na moście my będziemy jeździć w oba kierunki, nie na moście. No właśnie, no to nie rozumiem, jak ja wracam do domu... Most będzie przejezdny tylko w jedną stronę, na kierunku. Most będzie przejezdny w jedną stronę, dla Jesionowej będzie to ulica ślepa. No. No dobrze, ale mówi Pan, że to tylko obciąży mieszkańców dzielnicy siódmej i gmin podkrakowskich, czyli rozumiem, że jak ja mieszkanie dzielnicy szóstej będę pracę w woli ludzkowskiej, to mnie nie obciąży, tak? No, tak. No właśnie, to bądźmy precyzyjni. Przepraszam bardzo Pani Elżbieto, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Pani Jacek zapisze, że Pani chce zabrać głos. Chcę Pani zabrać głos. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Jacek, proszę o radę.
Bardzo proszę. Czy mieszkańcy chcieli jeszcze zabrać głos? Tak, już spokojnie, panie. Panie Łukaszu, przewodniczący prowadzi zebranie, gdzie się pan nie denerwuje. Panie Elżbieto, bardzo proszę. Właśnie chciałam tutaj nadmienić, że jeżeli zamkniemy w jednym kierunku ten most, to przejezdność z jednej części miasta na drugą część, mamy most na Piastowskiej, a kolejny jest most dopiero na ulicy Zakliki. Odległość od tych mostów to jest przeszło 5 km. No właśnie, jak karetka będzie sobie radziła? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, bardzo proszę. Proszę podać nazwisko, imię do protokołu. Już, nazywam się Łuka Jolanta i mieszkam, proszę Pana, na ulicy Brzegowej. To jest taka nieszczęśliwa ulica, bo należy do Państwa, do szóstej, ale żeby tam dojechać, muszę pokonać dzielnicę siódmą. Straż pożarna nie dojeżdża. Nie wiem, czy ktokolwiek zdaje sobie z tego sprawę, że wóz strażacki na ulicy Brzegową nie dojeżdża. Most jest za wąski, a dojazd Zygmunta Starego jest niemożliwy. Według mnie powinna być to priorytetowa sprawa dla radnych dzielnicy. Ale a teraz jeszcze mówimy teraz o ruchu na ulicy na Błoń. Chyba Państwo nie możecie jako dzielnica podejmować taką jak gdyby dzielnicową uchwałę ze względu na to, że jest to jak gdyby ograniczenie wszystkim innym, tak samo dzielnicy siódmej, jakiejkolwiek komunikacji. Ja już nie mówię tutaj o karetkach, bo w tym momencie zostaje nam tylko most na Piastowskim, bo most na Zakliki jest przemienny. Proszę wziąć pod uwagę straż pożarną, karetki, no to przecież są jakieś wymogi. To nie można sobie tak zamykać, bo ludzie chcą, bo jest tłok. Ja zauważyłam, że na ulicy na Błonie powstały dwie nowe inwestycje. Żadna nowa inwestycja nie cofnęła się chociaż o pół metra, żeby zrobić chodnik. To pozwala się nowym inwestycjom budować przy samej jezdni parkany. Mało z tego, była możliwość zrobienia takiej jak gdyby równoległej do ulicy na Błonie drogi, to w tym momencie przy samym moście powstała nowa pozwolenie na nowy budynek. To Rada Dzielnicy coś robi w tej sprawie, czy nie? Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, Pan Nowak. Proszę Państwa, nie tak dawno dotknął nas przypadek ulicy Zielony Most, gdzie wydaje się, że logiczne rozwiązanie na tej ulicy to jest akurat ruch jednokierunkowy i tam nie ma tego typu problemu, ponieważ to jest troszkę mniej chyba nawet obciążona, chociaż mniej więcej podejrzewam, że ruch jest taki sam jak na... I tam mieliśmy taki problem, że setki ludzi mówiły za, setki ludzi były przeciw, nie zrobiliśmy w zasadzie nic, decyzja nie została podjęta. Przepraszam bardzo, albo... Teraz dyskutujemy w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy na Błonie. Proszę mówić o organizacji ruchu na ulicy na Błonie. Jak będziemy mówić o ulicy Zielonym Mostem, to będziemy mówić o ulicy Zielonym Mostem. Panie Przewodniczący, proszę mi doliczyć ten czas, który Pan mi zajął. Doliczę Pan. Więc myślę, że powinniśmy czegoś uczyć. Tam właśnie na ulicy Zielony Most wynikła tego typu sprawa. Czy pewna grupa ma prawo decydować o tym, że dla ogromnej rzeszy mieszkańców pewna rzecz staje się uciążliwa. Otóż gdybyśmy postępowali tą metodą, to ja wspominałem na tej sesji. Pana proszę o mówieniu, wypowiadaniu w sprawie stałych swoich doświadczeniach życiowych i rodzinnych opowiada, to my tego musimy słuchać. A jeżeli tutaj chce radny nawiązać do tematu, powołując się na porównywalną sytuację, to panu bez przerwy... To jest tematem tego porządku obrad. Skąd pan wie, o czym on chce powiedzieć? Niech pan poczeka cierpliwie do końca. Panie Przewodniczący, proszę mnie nie powieszać. Mam dowód osobisty, jestem pełnoletni. Jestem radnym przy okazji. Więc, proszę Państwa, nauczeni tym przypadkiem, jak już wieloma, wydaje mi się, że nie powinniśmy podejmować takiej decyzji, gdzie niewielka grupa mieszkańców decyduje o tym, jak żyje się ogromnej rzeszy tych mieszkańców. Gdybyśmy dopuścili tego typu, bo tu idzie w sumie o zasady, gdybyśmy dopuścili taką zasadę, że każda inicjatywa obywatelska, a nie wiem, ile tam się osób podpisało pod tym wnioskiem, 14, tak? Czy 14 osób decyduje o tym, jak jest zorganizowany ruch dla tysięcy użytkowników drogi,
Oto myślę, że w Krakowie zapanowałaby pełna anarchia, bo ja jako pierwszy zgłosiłbym wniosek na przykład o, nie wiem, ograniczeniu ruchu na ulicy Balickiej, bo tam mieszkam i dla mnie to jest strasznie niewygodne. Zgłaszałbym również inne wnioski, które by prowadziły do paraliżu komunikacyjnego dzielnicy. Więc ja jestem za tym, abyśmy się trzymali pewnych zasad. Jeśli analiza ruchu, jeśli potoki pojazdów, jeśli interes społeczny, nie niewielkiej grupy mieszkańców, tylko interes społeczny szeroko pojęty w sensie gmina, czy jakaś część, duża część miasta tego wymaga, to niestety ci mieszkańcy, którzy mieszkają w takim feralnym miejscu, tak jak ja zresztą, muszą się z tym pogodzić. Mnie zresztą tak tłumaczono, jak lokalizowano pod moim oknem z dnia na dzień nielegalny dworzec przesiadkowy na kilkadziesiąt linii autobusowych. I powiedziano mi wtedy, pan się musi zgodzić, bo pan mieszka w mieście. Zatem pytam, czy 14 osób zamieszkało przy ulicy na Błonie ma prawo decydować o tym, jak się jeździ tysiącem ludzi czy nie? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, moja opinia jest taka, jako inżyniera transportu, że takie rzeczy powinno się rozwiązywać przez infrastrukturę, a nie przez regulacje typu doraźnego, bo wiadomo, że ten kierunek można zawsze zmienić. Przyjdzie inna grupa, która wywrze silniejszy nacisk i będziemy odwracać, tak właśnie jak na Zielonym Moście. To prowadzi, proszę Państwa, do bałaganu i do anarchii. I przestrzegam Państwa przed tym i raczej byłbym za tym, żeby dobrze przemyśleć decyzję o tym, jak postąpić w tym przypadku. Ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Chciałbym dodać, że to akurat słusznie poprzedni przedmówca powiedział o ulicy Zielonej Morza, ponieważ te ulice znajdują się w wyleczeniu komunikacyjnym. A więc te 14 tak, osób, trudno, żeby decydowały za tych wszystkich, którzy w tym ciągu mieszkają, zarówno w jednym, jak i w drugiej dzielnicy. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. Bardzo proszę Pan. Bardzo proszę Pan. Proszę Państwa, bo dzień dobry, bo widzę, że taka rzeczywiście sprawa burzliwa jest, jeśli chodzi o taki zgadę pańskim ruchu. Ja ze swojej strony mógłbym Państwu zapewnić, że jeśli oczywiście Państwo chcecie, mogę zwrócić się do takiej komórki w ruchu drogowym, która jest odpowiedzialna za inżynierię ruchu drogową i ewentualnie jakąś tam opinię, jakieś tam sugestie ze strony naprawdę dobrych specjalistów, którzy tą branżą się zajmują odnośnie rzeczywiście, no nie wiem, przepływu ilości samochodów w ciągu dnia, odnośnie szerokości, długości, odnośnie zdarzeń drogowych, jakie te zdarzenia drogowe były, co było skutkiem tych zdarzeń drogowych, jesteśmy w stanie przygotować. No oczywiście będzie taka opinia niezależna, no a wnioski już po prostu, no Państwo sobie sami z tego, co tam przygotuje odpowiednia ta komórka wyciągną. To jest to ze swojej strony, mogę Państwu obiecać, że zwrócę się do odpowiedniej służby. Proszę Pana, ale nie przewidzi Pan, jak wzrośnie ruch i jak się zakorupuje królowie, i w momencie, gdy przez miesiącową nie będzie ucieczki, znaczy nie będzie przejazdu. Proszę Panią, tak, no ale rzeczywiście, no to co przygotują specjaliści z ruchu drogowego, będzie po prostu faktami, że było zdarzenie, jakie to zdarzenie miało wpływ, dlaczego do tego zdarzenia doszło, coś takiego jestem po prostu w stanie Państwu przygotować. Dziękuję Panu Komendantowi. Ja jeszcze mogę? Pan jeszcze chciał dawać. Pani jest przedstawicielem wnioskodawcy. Bardzo proszę. Ja jestem przedstawicielem. Maria Branicka, przedstawicielem wnioskodawcy. Bardzo proszę imię, nazwisko. Maria Branicka. Bardzo proszę. Jestem przedstawicielem tego serca mieszkańców, które... Ja pytam. 14 osób. Od 14 osób zebraliśmy po prostu jednego wieczoru podpisu, ale nas jest naprawdę dużo, dużo więcej, co mamy zamiar okazać w najbliższym czasie, bo reprezentuje naprawdę naszą wieloletnią walkę. Pierwsze pisma pisałam do zników tamtejszych wydziałów dróg komunikacji się tak nazywało już w 2002 roku. To jest nasza wieloletnia walka i to nie jest kwestia, że nam się nie podobało. Jest to kwestia naszego bezpieczeństwa, naszych dzieci, które chodzą do szkoły. Ja mogę posłać zdjęcie, jak nasze dzieci wychodzą z furtki i napotykają się, proszę Państwa, na ruch samochodów, wchodzą prosto na samochody. Czy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę? Czy ktoś kiedykolwiek tam widział, czy ktoś tam chodził w czasie deszczu? To nie jest nasze, że nam się nie podoba ten ruch. Nasze bezpieczeństwo jest bardzo zagrożone. Nikt w dzisiejszych czasach, żaden kierowca na nas nie uważa. Żaden. Wyrywają nam siatki u ręku, trąpią, krzyczą, wulgarnie się do nas odzywają. Co my tam w ogóle robimy? To miasto przyszło do nas, do mieszkańców, nie by do mnie. Tam są... W chwili, kiedy ja zbieram te podpisy u tych starych mieszkańców rdzennych, to była tak wielka nadzieja w ich oczach, że wreszcie może się gdzieś, nie wiem,
12-15 latach cokolwiek zmienił, ale oni prosili, żeby ja proszę mi powiedzieć, ile z tych osób cofnie o metr ogłodzenie, żeby zrobić chodnik? Ile osób z tych, co się podpisali na tym, cofną o metry ogrodzenie, żeby zrobić most dla ich bezpieczeństwa? Proszę panią, przewodniczący udziela głosu, bardzo proszę wytrzymać nerwowo, będzie pani zadać pytania. Czy ale w naszym mniemaniu nawet, cofnięcie ogrodzeń czy zrobienie chodników przepisowych to nie rozwiąże problemu, bo tam ruch będzie... On się zamknie na ulicy Zarzecza i tam dalej te same samochody będą, bo on nie będzie umrzeł. Gdzie one odjadą? No ale będziecie państwo na wody niebezpieczne. Znaczy jako samochody będą stały w tej ulicy. Udrożnienie czy poszerzenie tej ulicy w tym momencie nic nie da. Bo te samochody nie mają gdzie tam puchnąć. Kończy się ulica Zarzecza, zaczyna na Błoni, koniec, auta stoją. Jeżeli państwo, ja mam do pana pytanie, prośbę. Państwo będziecie robić natężenie ruchu czy badania w lecie. Proszę wziąć pod uwagę, że w lecie jest ruch mimo wszystko dużo mniejszy, bo nie dowodzi się dzieci do szkół, nie jeździ się do sklepu, nie ma studentów przede wszystkim. Co najmniej 1/3 ruch jest mniejszy. Najgorsza tragedia przychodzi październik i cały rok, zimą. Ja no, a argument typu karetka, straż pożarna, to uważam, że są argumenty populistyczne. Przepraszam. Dziękuję. Po przejazdu, bo można robić wyjątki oczywiście i tak dalej. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos panu Kaszpiński? Ja krótko. Ja zawsze przyjedzie, po godzinie też przyjedzie. Proszę panią. To znaczy, ja mam cztery krótkie kwestie. Znaczy, kwestia poradów przebywanych mi się tutaj nie powinna być podnoszona, ponieważ na odcinku ulicy na Błonie Jesionowa, ponieważ te pojazdy no, mogą po prostu nie przestrzegać znaków, więc akurat w tym kontekście ten argument wydaje mi się być nietrafiony. Właściwie z większością argumentacji trudno się nie zgodzić, ponieważ tak jak powiedziałem w wstępnej swojej wypowiedzi, to nawet proponowane rozwiązanie nie jest bezwadne. Natomiast myślę, że przeanalizujemy parametry ulicy i ruchu, tak jak powiedział tutaj pan, ale jednak spróbujmy wyjść naprzeciw mieszkańcom, ponieważ bezpieczeństwo jest kategorią niemierzalną i wydaje mi się, że powinniśmy na dzień dzisiejszy poprzeć ten wniosek. Natomiast ostatnia kwestia, aby zadośćuczynić też pani prośby, ja będę prosił pana przewodniczącego, wszystkich państwa radnych o taką dyskusję nad sytuacją drogową rzeczywiście mieszkańców ulicy nad Zalewem i Brzegowa i to, o czym pan mówi, z dojazdem samochodów, tam oczywiście jest myśl aktualna. Znaczy, ta sytuacja tam rzeczywiście jest ciężka, ponieważ ciężki bus strażacki nie przyjedzie, czyli ten most nie przyniesie tego ciężaru, także będę wnioskował o taki punkt w ciągu najbliższej sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos, zanim zamknę dyskusję i odpowiem na pytania? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i odniosę się krótko do tych obaw, powiedzmy, czy pytań. Jeśli chodzi, pan Nowak podkreślił tutaj sprawę ulicy Balickiej, że jest straszny ruch. Tak, jest straszny ruch, ale na ulicy Balickiej są chodniki po obydwu stronach. Przynajmniej na dłuższej części. Szerokie chodniki bezpieczne. Jeśli chodzi o karetki, straż pożarną, zarówno karetka, straż pożarna, pogotowie mają prawo na sygnale przejeżdżać na czerwonym świetle, jakby nie stosować się do przepisów chyba o ruchu drogowym, jest komendant i komisariat czwartego policji. Myślę, że może tutaj też się wychodzić w tej sprawie. Szanowni państwo, zamykam obrady nad tym projektem uchwał. Jeszcze zapytam tylko, jaka jest opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Znaczy pozytywna to znaczy co? Komisja opiniowała to. Tak, wpłynęła do mnie poprawka. Nie, ale ja bardzo przepraszam, jestem po raz pierwszy na takim zebraniu i proszę powiedzieć, ja się czuję tak, jakby w ogóle jakieś mieszkańcy to w ogóle byli lekceważeni. Opinie, jakieś, nie wiem, zażalenia. Ja się nie zgadzam na zamknięcie takiej ulicy. Ja chcę, żeby do mnie karetka dojechała w ciągu 5 minut, jak będę mieć udar czy zawał.
i dojedzie, jeśli... Nie dojedzie, proszę pana, bo jak będą jechały dwie dorożki zjeżdżające na lunch, bo teraz konie muszą mieć lunch i będą zjeżdżały przez Królowej Jadwigi, to jest korek, proszę pana, na 20 minut i karetka nie dojedzie ja w 5 minut. Ja panią bardzo przepraszam, ale dyskusja i obrady nad tym punktem porządku obrad zostały zamknięte zgodnie ze statutem. W tej chwili, za moment, Rada Dzielnicy najpierw podejmie uchwałę, znaczy przegłosuje wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, a później przegłosuje projekt uchwały. Ten projekt uchwały nie przesądza o sprawie. On wnioskuje do ZIKIT-u, żeby ZIKIT zajął się tą sprawą, przeanalizował. Wystąpimy również do Komisariatu IV o przeprowadzenie takich badań, danie nam jakichś danych statystycznych, które pomogą jeszcze ZIKIT-owi i w ocenie, jeśli chodzi o inżynierię ruchu. I tu my dzisiaj jeszcze nie przesądzamy sprawy, czy będzie wprowadzony ten zakaz, czy nie. Natomiast wychodzimy naprzeciwko grup mieszkańców, gdzie faktycznie nie ma chodnika, nie ma pobocza. Jeszcze jak przyjdzie okres jesienno-zimowy, kiedy widoczność jest, można powiedzieć, popołudniami czy wcześniej, ale zerowa, jest ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. I radni podejmą decyzję w głosowaniu i nie ma innego procedowania. Wysłuchaliśmy opinii pani, wysłuchaliśmy opinii drugiej pani, która reprezentuje grupę mieszkańców, wysłuchała rada opinię pana komendanta, wysłuchała opinię radnych i teraz każdy podejmie decyzję zgodnie ze swoją oceną w tej sprawie. I nie ma innego procedury. To nie jest zebranie. To jest sesja Rady Dzielnicy VI, która ma w swoich kompetencjach podejmowanie uchwał w takim, a nie w innym trybie. Ponieważ tak, wpłynęła do mnie poprawka w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Nabłonie, porządkodat 30. sesji Rady Dzielnicy 6-4 lipca 2013 roku o treści paragraf pierwszy, punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści. Równocześnie należy rozważyć możliwość dopuszczenia ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku, relacja południe-północ. Punkt drugi. Zmienia się treść paragrafu drugiego na następującą. Obecna organizacja ruchu winna zostać przywrócona w przypadku realizacji elementu układu drogowego alternatywnego dla ciągu ulic Nabłonie Jesionowa z przeprawą przez rzekę Rudawę. Punkt trzeci. Dodaje się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to poprawka złożona przez pana radnego Łukasza Kwierini-Popławskiego. Czy pan otrzymuje tę poprawkę, czy chce wycofać? Oczywiście potrzebuję dwa słowa komentarza. Bardzo proszę. Tak jak powiedziałem, ta treść tej poprawki została skonsultowana z wnioskodawczyniami tego projektu, więc po pierwsze, pierwsza zmiana nie odcina komunikacji z dzielnicy 7 do dzielnicy 6, umożliwia ruch rowerowy, ponieważ ruch pieszy będzie przenoszony przez istniejący chodnik na moście. Natomiast drugi daje taką nadzieję, czy jakąś gwarancję, czy może inaczej rzecz ujmując, z naszej strony wystosowujemy prośbę o przywrócenie istniejącej, jeżeli by się udało zmienić obecną organizację ruchu, jeżeli będzie możliwość perspektywa budowy drogi równoległej, tylko tak jak to napisałem, z przeprawą przez rzekę Rudawę, bo tak jak powiedziała pani radna Maj, to ona jest tak naprawdę tutaj tym wąskim gardłem i to ona stanowiła atrakcyjność tego ciągu drogowego. Dziękuję. Głos przeciw? Czy ktoś chciałby zabrać głos? To ja osobiście jestem przeciw tej poprawce do projektu uchwały. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały zgłoszonej przez pana Łukasza Kłonie-Popławskiego? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza Wyrobca o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Na podstawie wyników. Aha, kto się wstrzymał? Przepraszam.
Dobrze. Na podstawie głosowania stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy w takim razie do głosowania uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy na Błonie? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.